Właśnie, Stachowiak. Tak. Za moment. Proszę bardzo. A bo cię Polska. No. Co to ci tu burczy? Po co ci to tutaj tak burczy? No po co to burczy? Po co to burczy? Radio Conchita, po co burczysz? Radio Conchita. Po co burczysz? Naszym gościem w aktualności jest pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam serdecznie słuchaczy, Radia Maryja. Panie doktorze, zamach w Manchesterze, po raz kolejny ofiary śmiertelne, tym bardziej nas dotyczy i dotyka, że wśród ofiar są również Polacy. No i powraca to pytanie na temat uchodźców, migrantów, jakkolwiek ich nazwiemy, na temat naszej pomocy, też postawy miłosierdzia, postawy chrześcijańskiej i tak dalej, bo takie argumenty też są podnoszone, szczególnie wśród zwolenników przyjmowania nieograniczonej wręcz liczby przybyszów, uchodźców, migrantów. Ja chciałem zapytać pana doktora na podstawie tego, co możemy oglądać już od kilku dobrych lat, kiedy ten kryzys migracyjny zaczął się pogłębiać. O taką ocenę tej sytuacji, jak człowiek powinien zachowywać się w takiej sytuacji, no właśnie, z jednej strony kogoś, kto jest w potrzebie i komu trzeba pomóc rzeczywiście, a z drugiej strony kogoś, kto no, z potrzebującego staje się agresorem, bo chyba też nie można tego wykluczyć, że spośród tych, którzy przyjeżdżają do Europy, uciekając przed wojną, są również ci sami, którzy tę wojnę wzniecają. Proszę ojca, na pewno no, w przypadku takim indywidualnym ta zasada miłosierdzia w stosunku do każdej osoby potrzebującej pomocy jest oczywista. Ona wynika i z miłosierdzia, i z zasady sprawiedliwości po prostu. Natomiast mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem bardzo, powiedziałbym, skomplikowanym. Nie dysponujemy pewnymi danymi statystycznymi, ilu wśród imigrantów jest rzeczywistych uchodźców. To jest osób prześladowanych z różnych powodów, powodów religijnych, narodowych, etnicznych. Nie wiemy, ilu jest imigrantów ekonomicznych. Nie wiemy, ile tysięcy islamskich fundamentalistów znajduje się w tym gronie, którzy wykonują zadania tak zwanego państwa islamskiego. Nie wiemy właśnie, ilu z nich, z tych potencjalnych terrorystów, dostało się do Europy jako uchodźcy. Możemy jedynie szacować, że większość imigrantów pochodzi z Syrii, poza tym z różnych innych krajów, co też jak gdyby komplikuje bardzo reakcję na to zjawisko. Większość imigrantów to właśnie, jak mówię, no z Syrii, ale także z Iraku, Somalii, Erytrei, Afganistanu, ale i Albanii, Kosowa i Serbii. I tu motywy ich przedostawania się do Europy są też różne. No ale można szacunkowo przyjąć, że około 2/3 imigrantów to młodzi mężczyźni w wieku do 35 lat. Natomiast ilu jest wśród nich rzeczywistych uchodźców, a ilu potencjalnych terrorystów, to jest pytanie oczywiście bardzo otwarte, dlatego że niestety nie ułatwia nam w tym rozeznaniu polityka poprawności, która jest absolutnie stosowana. Jeśli na przykład policja w państwach zachodnich ukrywa dane dotyczące właśnie
działań imigrantów, działań natury takiej, powiedziałbym, kryminalnej, nie tylko terrorystycznej, to mamy oczywiście tutaj z tym zjawiskiem, które jeszcze bardziej komplikuje tę sytuację. A więc ilu jest rzeczywistych uchodźców, ilu potencjalnych terrorystów, jest to pytanie zasadnicze. Na przykład sprawa ataku w Manchesterze, to 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia. Jego rodzice byli uchodźcami z Libii sprzed 30 lat, Libii rządzonej wówczas przez Kaddafiego, ale nie wiemy, jakie były motywy ich wyjazdu z Libii. Czy fakt, że pod rządami Kaddafiego państwo to było w ich przekonaniu zbyt mało islamskie, a może przeciwnie, było, że tak powiem, państwem wyznaniowym. A zatem no, jest to na pewno sytuacja trudna, jest to zjawisko bardzo skomplikowane. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że no, mamy tutaj do czynienia też z taką, można powiedzieć, polityką wywoływania, nawet powiedziałbym, czy inspirowania tego zjawiska, nawet powiedziałbym, przemytu nielegalnego imigrantów, na przykład przez znanego międzynarodowego finansistę, który prowadzi działania destrukcyjne w różnych obszarach życia narodowego, państwowego, także działania wymierzone w rodzinę, w życie, czyli Sorosza, który po prostu no, chce zwyczajnie, żeby po prostu w tej chwili Europa przyjęła 1 miliona imigrantów, a sam uczestniczy w tym procederze, wspierając te działania, o czym pisała na przykład prasa włoska, bodajże Corriere della Sera. Także mamy tutaj, no, poza tym jeszcze no, jest jedna kwestia. Otóż państwo, tak zwane państwo islamskie, to jest po prostu znakomicie zorganizowane też przedsiębiorstwo. Służby specjalne Stanów Zjednoczonych szacują, że to państwo islamskie gro dochodów czerpie z zajętych obszarów, gdzie są cenne na przykład pola roponośne, złoża na przykład nafty, jak we wschodniej Syrii. Także większość dochodów to jest przemyt ropy, z jakichś tam nawet porwań dla okupu. Na przykład w 2014 roku tak zwane państwo islamskie to robiło w ten sposób około 20 milionów dolarów. A szacowano, że w 2015 roku to państwo islamskie miało w budżecie ponad 2 miliardy dolarów. I właśnie no to też oczywiście te pieniądze idą na finansowanie oczywiście tych terrorystów, organizacji terrorystycznych i tak dalej. Panie doktorze, jak zatem reagować? Bo jeżeli to są zamachy samobójcze, to sprawcy się ukarać już nie da. Sam się ukarał, chociaż według swojego myślenia religii to jest czyn wręcz zbawczy, tak, który zapewnia mu niebo. No, a z drugiej strony no, wielu takich potencjalnych obserwowanych przez służby, przez policję ludzi, którzy mogą chociażby w samym Londynie, czy w Manchesterze teraz, na wyspach w Wielkiej Brytanii, którzy mogą takie zamachy przeprowadzać. Przecież ten alert jest na najwyższym stopniu, podniesiony do stopnia krytycznego. Więc jaka powinna być reakcja władz, reakcja tych, którzy decyzje globalne, czy to na poziomie państw, czy Europy, czy świata podejmują? Oczywiście. To jest przede wszystkim... To powinno być działanie władz, tak jak ojciec wspomniał. To powinno być działanie zdecydowane rządów europejskich. Działanie, które jest po prostu skierowane w polityczny islamizm. Bo ja myślę, że tu mamy do czynienia przede wszystkim z działaniem politycznego islamizmu, który właśnie generuje działania terrorystyczne. A zatem no, radykalne, powiedziałbym, rozstawienie się z tym właśnie politycznym islamizmem, który przecież, z którego na przykład wiele meczetów jest rozsadnikiem tego zjawiska i jest to jak gdyby centrum tego politycznego islamizmu. Te meczety powinny oczywiście zostać zamknięte. Podobnie przecież policja państw europejskich, no na przykład we Francji, ma listę osób, które są podejrzane
zorganizowane, czy też ma wiedzę, że są nawet związane z działaniami terrorystycznymi. No i po prostu takie osoby powinny zostać absolutnie deportowane. Zatem w pierwszej kolejności to jest po prostu zdecydowane działanie, zdecydowane wstąpienie przeciwko politycznemu islamizmowi, bo to mamy tutaj do czynienia właśnie z tym niebezpieczeństwem. Nawet powiedziałbym nie tyle, że zagrożeniem jest samo zjawisko imigracji, ale po prostu polityczny islamizm. Po drugie, no trzeba oczywiście przywrócić w polityce europejskiej kategorię dobra wspólnego, czyli przypomnieć, że polityka to jest po prostu roztropne dążenie do dobra wspólnego. I to słowo roztropne jest tutaj chyba kluczowe, ale dobro wspólne jest połączone również z zasadą ordo caritatis, czyli porządku miłości, włączonego oczywiście w europejski uniwersalizm, bo taka zawsze była polityka chrześcijańska, polityka europejska. Tymczasem mamy oczywiście tutaj do czynienia w tej chwili z narzucaniem przez Unię Europejską polityki przymusowej relokacji imigrantów, która no, zasadą solidarności nie ma nic, z prawdziwą zasadą solidarności nie ma nic wspólnego. Dlatego mamy tutaj właśnie do czynienia z pewną taką bezradnością ze strony władz krajów Europy Zachodniej, ze strony politycznej klasy Unii Europejskiej, bo myślę, że po prostu wciąż brakuje woli przeciwstawienia się właśnie temu politycznemu właśnie, jak mówię, islamizmowi. Panie doktorze, no właśnie, to brak konkretnych decyzji, o których pan doktor wspomina, to jest już coś takiego bardzo, bardzo konkretnego, wynik pewnych też procesów myślowych, bo wydaje się, że nawet no, patrząc na ten przypadek Manchesteru, nie wszyscy chcieli to nazwać od początku zamachem terrorystycznym. Mówiono o incydencie, mówiono o wydarzeniu, które miało miejsce, natomiast no, zamach terrorystyczny pojawiał się bardzo, bardzo rzadko w tych opiniach osób, od których byśmy oczekiwali właśnie takiej stanowczej, jednoznacznej decyzji i określenia tych wydarzeń, które miały miejsce. Tak, dokładnie tak, proszę ojca, dlatego że ta polityka państw europejskich, władz europejskich jest po prostu sparaliżowana tym właśnie, tą poprawnością polityczną. I ta poprawność polityczna uniemożliwia podjęcie skutecznych działań. Także reakcje polityków po tym zamachu są po prostu, no już powiedziałbym, dość no, takie standardowe, a więc mówi się o tym, że musimy być jeszcze silniejsi po tym zamachu, że nie ulegniemy jakiemuś tutaj jakiejś panice, terrorowi tych właśnie terrorystów, natomiast no, nadal nie są podejmowane konkretne działania, a to skutkuje tym, że jak w przypadku Manchesteru, zamachu w Manchesterze, to jak gdyby potwierdza, że mamy do czynienia z głębokim wyobcowaniem muzułmanów i zwłaszcza w drugim, trzecim pokoleniu imigrantów. A to oczywiście wyobcowanie muzułmanów także dotyczy w dużym stopniu właśnie imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia. Polityka wobec imigrantów wyglądała w ten sposób, że oferowały państwa zachodnie imigrantom pomoc socjalną, ale pozostawiając im zupełną, jak gdyby, pustkę w tym obszarze kulturowym, pustkę w zlaicyzowanym państwie. Pierwszemu pokoleniu ta opieka socjalna, te przywileje socjalne, powiedziałbym, wystarczały. Następnym pokoleniu już nie. I to oczywiście potęguje też taką, powiedziałbym, przepaść kulturową i nawet nienawiść do wszystkiego, co kojarzone jest z Europą. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, no i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem aktualności dnia.
Drodzy Państwo, już za 10 dni pola lednickie, jak ufamy, zapełnią się młodymi ludźmi z Polski, a także spoza jej granic, a przyjadą po to, by uczestniczyć w 21. już spotkaniu młodych Lednice 2000, w tym roku pod hasłem Idź i kochaj. A o szczegóły spotkania chcę zapytać teraz Dominikę Chylewską, która jest koordynatorem biura prasowego Lednica 2000. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę Pani, chciałem zapytać, dlaczego takie hasło? Dlaczego akurat w tym roku spotykamy się pod hasłem Idź i kochaj? Idź i kochaj ma tak naprawdę bardzo wiele znaczeń. Jedno z nich, takie, które jest teraz dla nas bardzo ważne, to przede wszystkim to, że nawiązujemy do słów papieża Franciszka, który mówi do nas bez stać kanapy. Te słowa towarzyszyły nam przez całe Światowe Dni Młodzieży, ale dni to jest też podziękowanie za ten czas, który spędziliśmy w Krakowie. Dlatego chcemy, nawiązując do tego, co powiedział, przekazać ludziom Idź i kochaj. To jest też oczywiście hasło, którym nawiązujemy do zapisków Ojca Jana Góry. On zapisał w notesie hasło na kolejne kilka lat, na kolejne kilka letni. I zapisał na rok 2017 przekazywać innym motywy życia i nadziei. To oczywiście byłoby dosyć długim, mało chwytliwym hasłem, więc my skróciliśmy to i w takiej skondensowanej formie mówimy Idź i kochaj. Bardzo skondensowanej nawet, ale bardzo, bardzo też no, prostej i myślę, że łatwej do zapamiętania. Samo spotkanie rozpoczyna się oficjalnie o godzinie 17, natomiast wiemy, że pola lednickie czekają już na młodych od samego rana. Tak, pierwsi pielgrzymi przyjeżdżają już nawet przed recepcję bardzo wcześnie rano albo nawet w nocy, bo w poprzednim roku pierwszy autobus przyjechał chyba o pierwszej, także my czekamy na wszystkich i staramy się też zadbać o tych pielgrzymów od samego rana. Także od 9 otwieramy pole spowiedzi. Wyjątkowe pole spowiedzi, bo pole, na którym ważna jest rozmowa. I tutaj jest na nią bardzo dużo czasu. Księża przez cały dzień czekają tam na młodych, którzy chcieliby czy to się wypowiadać, czy to po prostu porozmawiać o jakichś rozterkach życiowych. Na tyłach pola odbywa się też modlitwa wstawiennicza. Krążą ewangelizatorzy zawsze gotowi do otwarcia się na pielgrzymów, którzy przyjechali. No a my powoli zaczynamy swoje tańce i śpiewy. Na początku są to tylko próby, później coraz bardziej staramy się porwać wszystkich do wspólnego tańca i do wspólnej modlitwy. O godzinie 12 Anioł Pański, później odbędzie się konferencja jak co roku, a o 15 bardzo ważny moment i bardzo wzruszający na polach lednickich, bo śpiewamy koronka do Miłosierdzia Bożego. I o 16.30 procesja orłów, czyli ta procesja, którą ojciec Jan Góra bardzo sobie ukochał i powtarzał każdego roku. Procesja, w której idą małe dzieci, procesja, w której idą lednickie flagi, cała w bieli, a w tym czasie towarzyszy nam muzyka, pieśń i śpiew Tylko Orły. To jest pieśń, którą ojciec Jan Góra zawsze śpiewał z Janem Grzegorczykiem. No w tym roku usłyszymy ją bez Jana Góry, ale w równie pięknym wydaniu. I oficjalne rozpoczęcie o godzinie 17. Kto będzie, jakich gości spodziewamy się w tym roku na Lednicy? Jak zawsze spodziewamy się prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Mszy przewodniczył będzie arcybiskup Bondecki, kazanie powie natomiast biskup Ryś. To są tak naprawdę nasi najważniejsi goście, którzy pojawią się na polach Lednicy. Jeżeli mówimy o Lednicy, to oczywiście kwestia tych lednickich, no nie mówimy już gadżetów, ale symboli, pamiątek, tych przedmiotów, które zabieramy ze sobą po to, by w ciągu całego roku nie tyle odpoczywać, nie tyle robić sobie jakąś przerwę, ale właśnie realizować to, czego, czy do czego na Lednicy zostaliśmy zapaleni. Tak, to zawsze symbole to jest duże wyzwanie, żeby one faktycznie nawiązywały do hasła, do tego programu, który piszemy. W tym roku pomysł pojawił się bardzo wcześnie, pierwszy jaki się nam urodził, to było puzzle lednickie, czyli te puzzle, które będziemy wręczać młodym, to będą dwa puzzle z napisem Idź i kochaj. One formują nam też hasło tegorocznego spotkania i będziemy zachęcać młodych do tego, aby jeden z puzzli wręczyli jakieś osoby w swoim życiu. Osobie nieoczywistej, my mówimy też często, że mamy nadzieję, że wskaże na nią Duch Święty, ale to ma być osoba, która niekoniecznie jest naszym najbliższym przyjacielem. Może o niej zapomnieliśmy, może warto by było przekazać jej te słowa i ci kochaj, no a może po prostu pokłóciliśmy się kiedyś, może to jest osoba, która tego właśnie potrzebuje.
I to jest z pewnością wyzwanie, do tego potrzeba odwagi. Będziemy też o tym mówić w programie i przeżyjemy nawet takie misterium odwagi, żeby wesprzeć wszystkich w tym sumie trudnym doświadczeniu, bo to na pewno nie jest proste podejście takiej osoby, ale chcemy postawić przed młodymi to wyzwanie. Drugim symbolem będzie różaniec. W roku maryjnym i w tym sklepie maryjnych jubileuszy pomyśleliśmy sobie, że to jest tak naprawdę to, co każdy uczestnik powinien dostać, więc mała dziesiątka, bardzo kieszonkowa różańca. No a księża i siostry, jak zawsze, też zostaną obdarowani. W tym roku będzie to ryngraf dla księży. Ryngraf wyjątkowy był wizerunkiem Matki Ludzkiej Jamnejskiej. Mamy 25-lecie Jamnej, czyli tego ośrodka, w którym Lednica tak naprawdę się rozpoczęła. To był pierwszy ośrodek stworzony przez ojca Jana Górę i do dzisiaj funkcjonuje w górach w pięknym, malowniczym terenie. I tym wizerunkiem Matki Bożej ryngraf, ponieważ ojciec Jan Góra zawsze trzymał go pod poduszką. I w taki sposób chcemy symbolicznie podarować coś księżom. A dla sióstr zakonnych chusta również wizerunkiem Matki Boskiej Jamnejskiej, ale chusta nie przypadkowo, ponieważ chcemy, aby tą chustą siostry, zakładając ją na swoje ramiona, wyruszyły w pole lednicy między pielgrzymów. Wyruszą też nie bez powodu, bo pozbierają od każdego uczestnika imię zapisane na kartce. I te imiona ofiarujemy jako znak, że ofiarujemy nas wszystkich pielgrzymów w procesie ofiarowania podczas mszy świętej. W tym roku, tak jak pani powiedziała, jest bardzo szczególny nasz podział na Matkę Najświętszą, bo rok maryjnych jubileuszy i na Lednicy Matka Boża będzie również obecna w tym szczególnym symbolu. Nie wiem, czy możemy o nim powiedzieć już, ale w symbolu pustej rany. Tak, to jest niespodzianka, o której warto chyba powiedzieć, bo to będzie jeden z ciekawszych momentów na polach lednickich. My będziemy nawiązywali do tych niesamowitych wydarzeń, które w historii Polaków się wydarzyły. Będziemy nawiązywali do czasów komunistycznych, kiedy to kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej miała peregrynować po różnych parafiach, po różnych miastach w Polsce. Niestety w tamtych czasach została aresztowana. Polakom zabroniono wyruszyć z Jasnej Góry z tym obrazem. I przez to kardynał Stefan Wyszyński wpadł na pomysł i zachęcił Polaków do tego, aby wyruszyć z pustą bramą. To miał być znak, to miał być symbol. Władze ówczesne podobno śmiały się z tego pomysłu, uważały go za dosyć zabawny i tak naprawdę komiczny, w związku z czym wyrazili na to zgodę. Natomiast Polacy zrozumieli symbol, zrozumieli, że to jest właśnie to, w jaki sposób mogą wyprowadzać swoją wiarę z ukrycia. I tak naprawdę w parafiach zaczęły gromadzić się ogromne ilości Polaków, którzy właśnie modlili się wspólnie przy tej pustej ramie, mając w pamięci obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I u nas na polach lednickich chcemy to wydarzenie wspomnieć, chcemy zauważyć jego ważność i prymas Polski przejedzie się wozem przez drogę trzeciego tysiąclecia właśnie z tą pustą ramą. Myślę, że to jest takie wyjątkowe znaczenie, bo mówimy też o tym, jak w dzisiejszych czasach trzeba wyprowadzić naszą wiarę z ukrycia, więc mimo, że nawiązujemy do historii, to tak naprawdę przesłanie jest bardzo współczesne. My oczywiście oczekujemy na słowo Ojca Świętego Franciszka. Jak zawsze. My bardzo cieszymy się z tego, że po śmierci Jana Pawła II udaje się kontynuować to, aby papież zawsze wypowiedział do młodych na polach lednickich jakieś słowa i w tym roku również usłyszymy je. To będzie po mszy świętej. Mszę, przypomnę, rozpoczynamy o godzinie 20. Bezpośrednio po niej orędzie, które papież Franciszek napisał dla młodych, napisze i wygłosi do młodych na polach lednickich. I na zakończenie, jak zwykle, przejście przez bramę rybę, czyli wybór Chrystusa, świadomy wybór, ponowienie tego wyboru dla niektórych coś zupełnie nowego. Tak, my chcemy ten wybór odnawiać tak naprawdę za każdym razem, gdy jesteśmy na polach lednickich. Jak tylko przechodzimy przez bramę rybę, to te słowa wydają się być oczywiste. Staramy się też je powtarzać na każdej mszy świętej. Rozpoczynamy od tych słów: Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana. I myślę, że to staje się szczególnie znaczące 3 czerwca, kiedy całe tłumy pielgrzymów mogą razem przejść. Tam jest tak naprawdę bardzo wesoło. My wszyscy cieszymy się, przybijamy sobie piątki, śmiejemy się, bo taką radosną atmosferą chcemy powiedzieć, że wybieramy Chrystusa. I to jest tak naprawdę najważniejszy za swój adoracji moment całego naszego spotkania. Myślę, że warto do niego wytrwać.
Zapraszamy więc już za 10 dni, 3 czerwca, na pola letnickie. Hasło Idź i Kochaj. Bardzo dziękuję za te informacje i za zachętę. Dziękuję również. Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem była pani Dominika Chylewska, koordynator biura prasowego Letnica 2000. Drodzy Państwo, i na tym kończymy tę część aktualności dnia. Po godzinie 16 naszym gościem będzie pan minister Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. A teraz na zachętę, jak również na podsumowanie tej ostatniej rozmowy, hymn tegorocznej Letnicy Idź i Kochaj w wykonaniu Siewców Letnicy. Tu Radio Maria, zapraszamy Państwa na serwis informacyjny. W Sejmie odbędzie się dziś drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Propozycje przewidują m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami, a ich następców miałby wybrać Sejm. Wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uchwaliła zaproponowaną w ostatnich dniach przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła poprawkę. Daje ona prawo zgłaszania do wyboru przez Sejm sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa przez środowiska prawnicze. Odnosząc się do zarzutów opozycji, poseł Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że nowe przepisy uczynią procedurę wyboru sędziów bardziej transparentną, gdyż obecnie nie ma możliwości jej śledzenia. Platforma Obywatelska przez 8 ostatnich lat usiłowały poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. I to się nie udało, o czym świadczą badania opinii publicznej. W związku z tym może próba znalezienia jakiegoś innego sposobu, diagnoza związana z tym, dlaczego wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle, obecnie prowadzi nas do wniosku, że ten proces dotyczący powoływania awansów sędziów musi inaczej wyglądać. Propozycja złożona w tym projekcie, w tym aspekcie, bez wątpienia mieści się w konstytucyjnych regulacjach, dlatego że konstytucja nie rozstrzyga, kto wybiera tych 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Sejmie odbędzie się dziś także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmienia on m.in. model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk. Zarówno ustawa o KRS, jak i o ustroju sądów powszechnych jest mocno krytykowana przez totalną opozycję oraz część środowisk prawniczych. Ministerstwo Finansów chce wspierać uczciwych przedsiębiorców, dlatego codziennie będzie otrzymywał wyciągi z rachunków firm. Resort ma też informować, kto nie złożył deklaracji albo nie zapłacił podatków. Kolejne narzędzia, które mają pomóc w walce z VAT-owskimi oszustami, mają wejść we wrześniu bieżącego roku. O sprawie napisał jeden z dzienników. Wczoraj Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt przepisów. Po wakacjach banki i SKOK-i będą miały obowiązek codziennie wysyłać skarbówce wyciągi z kont przedsiębiorców. Chodzi o rachunki małych, średnich i dużych firm. Nie obowiązuje to mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Dane te będą przesyłane w nowym, jednolitym pliku kontrolnym. To kolejne potrzebne narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT, możliwe do udźwignięcia przez firmy, ocenił poseł PiS-u Janusz Szewczak, ekonomista. Pytanie tylko, na ile będzie to skutecznie wykorzystywane przez fiskusa. Chodzi o to, żeby to nie była takie sztuka dla sztuki, prawda? Żeby ona po prostu dawała konkretne korzyści fiskusowi w sensie uszczelnienia tego systemu. Na pewno to znacząco ograniczy tak zwane firmy krzaki czy słupy, czy wyłudzające właśnie dalej podatek VAT, czy fikcyjne prowadzące operacje handlowe, ale no, wydaje się, że zobaczymy po kilku miesiącach funkcjonowania tego systemu, czy on jest przydatny, czy znacząco ukrócił oszustwa finansowo-podatkowe. Wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Niemniej widać wyraźnie wolę prezesa finansów, żeby skończyć z rabunkiem finansów publicznych. Zmiany wprowadzone przez resort finansów mają pomóc rzetelnym przedsiębiorcom. Poprzez ujawnianie danych oszustów ministerstwo ostrzeże firmy o podejrzanych transakcjach i nieprawidłowościach. Na nowych przepisach skorzysta zarówno uczciwy biznes, bo rzadziej padnie ofiarą oszustów, a dla fiskusa to 11,5 miliarda złotych rośnie więcej z podatków. W Senacie trwa dziś konferencja pod tytułem Generał Józef Haller, współtwórca niepodległej Rzeczpospolitej. Wydarzenie, które potrwa 2 dni, wpisuje się w obchody roku generała Józefa Hallera, ustanowionego uchwałą Senatu z listopada ubiegłego roku. Dziś poruszana jest tematyka aktywności polityczno-wojskowej tego wybitnego polskiego dowódcy i społecznika. Głos zabiorą historycy i eksperci, a także członkowie rodziny generała Hallera. Senator profesor Jan Żeryn podkreślił, że w związku ze zbliżającą się rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę warto przypomnieć wybitne postaci tamtego czasu. Generał Błękitnej Armii, ale także jeden z dowódców wojny i bitwy warszawskiej 1920 roku. Polityk, który niegdyś w II Rzeczpospolitej był jedną z najważniejszych postaci związanych przede wszystkim z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. Wybitny nie tylko dowódca, ale także od strony etycznej człowiek, który bardzo mocno zaznaczył się jako dający świadectwo swojej wiary, czciciel Matki Boskiej, ale także osoba mocno zaangażowana nie tylko w stowarzyszenia katolickie, ale współtwórca, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, a zatem postać wielowymiarowa. Jutro, w drugim dniu konferencji, która odbędzie się na UKSW w Warszawie, uczestnicy skupią się na aktywności społecznej, formacyjnej i środowiskowej generała Józefa Hallera. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Senackie Komisje Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Obrony Narodowej wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych chce sprowadzić do Polski szczątki podpułkownika Karola Rzepeckiego, pradziadka Danuty Siedzikówny-Inki. Szczątki podpułkownika Rzepeckiego, zmarłego w 1894 roku, odnalazła rosyjska ekipa poszukiwawcza w mieście Ardahana we wschodniej Turcji. Trumnę z doskonale zachowanym ciałem Polaka odnaleziono na dawnym cmentarzu katolickim. Instytut podkreślił, że Rosjanie nie byli świadomi, że podpułkownik Rzepecki jest pradziadkiem bohaterki polskiego podziemia niepodległościowego. Najlepszym miejscem pochówku byłby cmentarz katolicki w Grajewie, gdzie spoczywa Helena Tymińska, córka podpułkownika, a babcia Inki, podał Instytut. IPN-owi należą się wyrazy uznania i podziękowania za takie inicjatywy, podkreślił dr Jerzy Bukowski, historyk. To, że sprowadza się szczątki
córki, pradziadka bohaterki narodowej, Danuty Siedzikówny Imki, której cała zresztą rodzina była zaangażowana w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, to jest bardzo piękny, wzruszający gest w stosunku i do rodziny, jak i w całej Polski, dlatego że pewne osoby, mimo że są prywatnymi, to jednocześnie są osobami publicznymi. I tak również traktowani są członkowie rodzin bohaterów narodowych. Pan prezes Szarek z ogromną starannością, delikatnością i wyczuciem sytuacji politycznej prowadzi politykę historyczną Instytutu Pamięci Narodowej i jego działania są zawsze na miejscu, zawsze w odpowiednim czasie podejmowane, a co najważniejsze, są one skuteczne. Przypomnijmy, Danuta Siedzikówna Imka była sanitariuszką AK. W 1946 roku została aresztowana przez UB. Po ciężkim śledztwie skazano ją na śmierć. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. W 2014 roku zespół IPN-u pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł i ekshumował szczątki Danuty Siedzikówny. W ubiegłym roku, w 70. rocznicę jej śmierci, w Gdańsku odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Imki oraz Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Prezydent Emmanuel Macron zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego we Francji do 1 listopada. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono w 2015 roku w celu zwalczenia zagrożenia terrorystycznego. Decyzja została podjęta w następstwie poniedziałkowego zamachu terrorystycznego w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. W ataku tym śmierć poniosły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, a 119 osób zostało rannych. Około 20 jest w stanie krytycznym. Decyzja prezydenta Francji wymaga jeszcze aprobaty parlamentu. Prezydent Macron zwrócił się również do rządu, aby przygotował projekt ustawy w celu stałego wzmocnienia środków bezpieczeństwa, kiedy stan wyjątkowy przestanie obowiązywać. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dzisiejsze rozmowy niedokończone prowadzone będą na temat Człowiek w świecie cyfrowym. W programie udział weźmie profesor nauk technicznych Kazimierz Wiatr, senator Prawa i Sprawiedliwości. Początek rozmów o godzinie 18.15, kontynuacja o 21.30. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapraszają na debatę zatytułowaną Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej. Jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież. Odbędzie się ona 25 maja o godzinie 16 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Świętego Józefa 23/35 w Toruniu. W debacie wezmą udział profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Patronat medialny nad debatą objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po godzinie 14 zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Dziś Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. Wspominamy Matkę Najświętszą, prosimy ją o wstawiennictwo. Hymn Tobie chwała, Synu Boży, znajdziemy na stronie 430 w tomie drugim liturgii godzin. Natomiast w wydaniu skróconym hymn z okresu wielkanocnego, strona 450.
druga psalmodia znajdziemy na stronie 984 i stronach następnych, natomiast czytanie z listu do Efezjan, strona 704. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, Synu Boży, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące i radości czysty zdroju. Jesteś naszym przebłaganiem wobec Ojca Wszechmocnego. Twoją krwią obmyłeś grzesznych, pojednałeś niebo z ziemią. Pomóż nam, prosimy Panie, spełniać Twoją Ewangelię, żyjąc w zgodzie i miłości, która źródłem jest pokoju. W tej godzinie Twojej śmierci, odrodzeni w Paschy źródle, hołd składamy w podziękę Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan jest moim działem, przyrzekłem zachować słowa Twoje. Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza. Zgodnie z Twoją obietnicą, zmienij się nade mną. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. Spieszyłem bez ociągania, by przestrzegać Twoich przykazań. Oplotły mnie więzy grzeszników, nie zapomniałem o Twoim prawie. Staję o północy, aby wielbić Ciebie. Zasłuszne Twoje wyroki. Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, którzy strzegą Twoich postanowień. Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski. Naucz mnie Twoich ustaw. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, usłysz modlitwę moją i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się do mnie i wysłuchaj. Szamoczę się w ucisku, jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika. Bo wyrządzają mi krzywdę i napastują mnie w gniewie. Drży we mnie serce i śmiertelny lęk mnie ogarnia. Przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mną włada. I mówię, gdybym jak gołąb miał skrzydła, uleciałbym i spoczął. Uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym sobie wyszukał schronienie od wichru i nawałnicy. Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Obchodzą je murem w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego. W jego wnętrzu zagłada, a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda. Gdyby żył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Ale to jesteś Ty, mój rówieśnik, mój zaufany przyjaciel. Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku. A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, a On wysłucha mojego głosu. Ześlę pokój, ratując me życie od tych, którzy mnie napastują, bo wielu mam przeciwników. Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży Ten, który panuje od wieków. Bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga. Każdy z nich podnosi ręce na domowników i łamie swoją umowę. Jego twarz jest gładsza od masła, lecz serce ma napastliwe. Jego słowa łagodniejsze od oliwy, a są to obnażone miecze. Zrzuć swą troskę na Pana, a On Cię podtrzyma. Nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy. Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia. Połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi. Ja zaś nadzieję mam w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Z listu świętego Pawła do Efezjan.
Odnówcie się duchem, w waszym myśleniu przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Zostań z nami, Panie, alleluja. Bo ma się ku wieczorowi, alleluja. Modlimy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna. Spraw, abyśmy dzielili radość wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca i tych, którzy z nami modlili. Szczęść Boże i Barbara ze Skarżyska. Za pojazd dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. Kochana rodzina Radia Maria, już 11 czerwca pielgrzymka dzieci do naszej Pani, do najlepszej Matki i Królowej. Nigdy nie słyszano, żeby ktokolwiek uciekając się do niej został przez nią opuszczony, niewysłuchany. Jeśli zależy Wam na przyszłości Waszych dzieci, wnuków, dzieci z Waszych rodzin, przyjaciół, to uczyńcie wszystko, aby te dzieci były na tej pielgrzymce 11 czerwca, początek godzina 12, msza święta o godzinie 13.30. Będzie ją sprawował i Słowo Boże wygłosi wielki przyjaciel dzieci, ksiądz biskup Antoni Długosz. Wiemy, że kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość wychowuje dobrze dzieci i młodzież. A najlepszymi wychowawcami są Pan Jezus i Matka Najświętsza. A więc wierzysz w Boga? Nie stój więc z daleka, nie stój z boku. Spiesz się, mobilizujmy siebie i innych. Nie bądź obojętny. Tu chodzi o szczęśliwą i Bożą przyszłość Waszych dzieci, Twoich dzieci, Waszych rodzin, ojczyzn. Już 11 czerwca, 18 pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę. Czasu pozostało już niewiele, już coraz mniej tego czasu, dlatego zachęcam do tego, by się mobilizować i by pomóc też dzieciom przybyć w tym dniu, w szczególnym dniu na Jasną Górę. Już za moment podamy informacje, komunikaty tych miejsc, które organizują pielgrzymkę na Jasną Górę, dlatego prosimy o to, by się odpowiednio przygotować, by też wziąć sobie coś do notowania, by zapisać potrzebne informacje.
Prosimy o uwagę mieszkańców Białegostoku, a także Braniszczyka, Cieszyna, Kalisza i Krakowa. W Białymstoku zapisujemy się w kole przyjaciół Radia Maryja przy parafii Świętego Rocha, a zapisy u pani Wandy, numer telefonu 609 191 040 609 191 040. Tutaj informacja, że wyjazd jest sponsorowany. W Cieszynie zapisujemy się przy parafii Świętego Jerzego, zapisy w księgarni Angus oraz w zakrystii i pod numerem telefonu 506 211 799, 506 211 799. To informacje dla Cieszyna. W Brańszczyku informacje i zapisy u pana Pawła, numer telefonu 603 280 222, 603 280 222. Diecezjalne koło przyjaciół Radia Maryja w Kaliszu organizuje również wyjazd dla dzieci na pielgrzymkę i zapisy między innymi u pani Jadwigi, numer telefonu 602 886 678, 602 886 678, albo u pani Elżbiety 502 492 152, 502 492 152. I Kraków, Mistrzejowice, osiedle Tysiąclecia, zapisujemy się w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana, zapisy u siostry Rafaeli w zakrystii. Serdecznie zapraszamy, a już za moment informacje dla Lublińca, Łomianek, Łodzi oraz Radom. Zapisujemy się w terenowym biurze Radia Maryja przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, numer telefonu 606 272 370, 606 272 370. Łomianki, zapisy u pani Wandy, numer telefonu komórkowego 536 601 737, 536 601 737. I Łódź Teofilów, zapisy u pani Barbary 691 051 653, 691 051 653. Radom, zapisy pod numerem telefonu 727 924 326, 727 924 326. Już za moment informacje dla mieszkańców Sieradza, Sompolna, a także Starachowic i Wadowic. Dla mieszkańców Sieradza, biuro Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego organizuje wyjazd na pielgrzymkę dla dzieci w dniu 11 czerwca. Zapisujemy się po każdej wieczornej mszy świętej. Serdecznie zapraszamy. I Sompolno, koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Świętej Marii Magdaleny, zapisy w zakrystii po każdej mszy świętej, a także pod numerem telefonu 536 602 345, 536 602 345.
345, to numer do pani Marzeny. Starachowica, także Mirów, zapisy u pani Lidii 504, 687, 588, 504, 687, 588 i pan Janusz, numer telefonu 513, 059, 246, 513, 059, 246. W Wadowicach możemy zapisać się w biurze Radia Maria przy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ulica Zatorska. Zapisy pod numerem telefonu 720 368 162. 720 368 162. I jeszcze szybciutko informacje dla mieszkańców Wrocławia i Warszawy. We Wrocławiu zapisy u pani Marii, numer telefonu 71 341 14 22. 71 341 14 22. Informacja istotna, że jest to wyjazd sponsorowany. I Warszawa, koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Numer telefonu do pani Zofii 517 468 166. 517 468 166. Drodzy Państwo, to oczywiście informacje w związku z 18. już pielgrzymką podwórkowych kół rolnicowych dzieci na Jasną Górę. Hasło Matko Najświętsza. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy, oczywiście przypominamy o tym, że spotykamy się na Jasnej Górze. Rozpoczynamy to spotkanie w dniu 11 czerwca o godzinie 12. Spotkanie z Madzią Buczek, koncert zespołu Armia Dzieci, czas świadectwa, także modlitwa różańcowa i 13.30 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza, a po niej koncert księdza biskupa i konkurs z nagrodami. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy i mamy nadzieję na spotkanie 11 czerwca. Oczywiście myślimy już o naszej ogólnopolskiej pielgrzymce, całej rodziny Radia Maryja na